Czy sinu w Minecrafcie można się bać? Oj, można, można, nawet trzeba! Ponieważ nie ma w tej grze nic straszniejszego od generatora świata! Dlatego dzisiaj postaramy się go ogarnąć i przekonamy się, co takiego stworzył w ostatnim tygodniu! Wioski, wioski, wioski! Wszyscy wiemy, że jest z nimi coś nie tak, ale jak bardzo! Dobra, w sumie to nie jest żadna tajemnica! Od kilku miesięcy w tej serii to właśnie one niszczą nam mózgi! I nie inaczej jest tym razem! Ponieważ ci osadnicy postanowili zamieszkać na latających wyspach! Nie wiem, jak oni dostają się do tego domku, ale powodzenia! A nie chwilę, parkour! Oni tu za każdym razem ćwiczą swoje umiejętności parkoura! Dobra, w tamtą stronę rozumiem, ale w te chyba niekoniecznie! Nie wnikam, niech to pozostanie zagadką! Ale nawet jak dostanie się do tego domku, jestem w stanie jeszcze sobie wytłumaczyć! Tak, do tej farmy dostać się już po prostu nie da! Znaczy, okej, jest jedna trasa! Trzeba iść tędy, skoczyć do wodospadu, zejść na sam dół! Po czym przejść jeszcze niżej, wejść na samą górę i tak będziemy oto w naszej farmie! Gratulacje! Wow, czy to nie są przypadkiem jakieś pozostałości domku? Nie dziwię się, tak to się kończy, jak buduje się na latających wyspach! Ale przynajmniej widoki mają niczego sobie! Dobra, nie wiem, co jest z tymi villagerami nie tak! Ej, dobra, mam pytanie! Widziałem już w życiu wiele różnych dziwnych biomów i były wśród nich doliny, sawany, biomy z kwiatami, ale jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego! Co jest nie tak z tym światem? I to wcale nie takie jednorazowe i przypadkowe, bo zaraz obok jest coś takiego! Jeszcze kawałek dalej coś takiego! O co tutaj chodzi? Czy tak powinno to wyglądać? Czy o czymś nie wiem? Dlaczego cały ten biom, kilkaset kratek wypełnionych jest tylko i wyłącznie jednym kwiatem? Oj, znowu tym razem fioletowe! Dlaczego? I to się w ogóle nie kończy, tam się zaczynało, a tu leci dalej! To nawet nie ma kilkuset kratek, to ma kilka tysięcy kratek! A więc ogromna przestrzeń wypełniona tylko i wyłącznie czerwonymi różami! Jeśli to nie wygląda podejrzanie, to nie wiem, co innego może być podejrzane! W każdym odcinku tej serii poznaję kolejne sekrety, które kryje Minecraft! I coś czuję, że one tak szybko się nie skończą! Odchodzimy na chwilę od Bedrocka i przenosimy się na Javę! Mimo, że tamta wersja lubi kryć dziwne rzeczy, tak ta nie pozostaje w tyle! A w tym przypadku będziemy mówić akurat o spawnie! Ale nie byle jakim spawnie! Bo to coś jest prawdopodobnie najgorszym spawnem w historii! Posłuchajcie, ładujecie sobie nowy świat, co nie? Ale zamiast pięknego świata, pełnego drzew, zieleni, żółwi, trafiacie na... No właśnie, na co? Nie ma tutaj ani jednego drewna, ani jednej trawy! A nie, przepraszam bardzo, jest jedna! Albo już nie ma! Wow, mam nasionko! Ale co mogę z nim zrobić? Mogę powiększyć mój render distance na maksymalną wielkość i przekonać się, że wokół mnie nie ma żadnej, ale to naprawdę żadnej wyspy! Wyrenderowałem właśnie 64 czanki w każdą stronę i nigdzie nie ma ani jednego znaku życia! Mając jakiekolwiek drewno, żeby zrobić łódkę, byłoby to może jeszcze do zaakceptowania, ale jeśli drewna nie mamy, to sami musimy przepłynąć kilka tysięcy kratek, aby dostać się do najbliższej wyspy! I to i tak nadal nie będziemy mieli pewności, że na niej będzie drewno! O, bo może trafić się na przykład wyspa pustynna! Świetnie, lepiej być nie mogło! 2 minuty tu leciałem i tu nic nie ma! To jest jakiś żart! Najgorszy seed w historii Minecrafta! Przyznaję tę nagrodę, jeśli widzieliście coś gorszego, to czekam na wasze komentarze! Widziałem już w życiu 2 aleje w jednym miejscu! Mało tego, widziałem 4, nawet 5 alei w jednym miejscu! Ale nawet jeśli widziałbym ich 10! To i tak ta liczba nie dorównałaby temu, co możemy zobaczyć tutaj! Zaraz obok spawnu mamy wieżę pillagerów oraz mansion! Ale to jeszcze nic niezwykłego! Jednak co warto zauważyć, to właśnie w tych dwóch strukturach można spotkać aleje! Ale w tym jednym mansion jest ich aż 58! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Dobra, w tym miejscu jest 8! Nie chcę mi się tego liczyć, ale musicie uwierzyć mi na słowo! To jest jakaś przesada! Czy u tych pillagerów są jeszcze kolejne? O, tu są jeszcze 2 i 3! To jest zbyt piękne, by było prawdziwe! Chociaż dobra, czy to jest piękne? Na co komu to jasnej, ciasnej 58 otuszków? Mogę zebrać je wszystkie na smycz? 58 to może przesada, ale mamy z 20! O, tu i tak nawet jeszcze nie połowa! Super, zamiast tego mogło być tyle dorszów w jeziorze, ale nie! Lepiej jakieś latające niebieskie kupy! Nawet ten gość jest zdziwiony, ile ich jest! Nie mam pytań, lecimy dalej! Nie wszystkie seedy w tej serii muszą ryć banie! Niektóre mogą po prostu kryć coś ładnego, jak ten! Bo w końcu, jak inaczej możemy nazwać taką epicką piracką zatokę?
zatoczkę! Dobra, nie wiem, czy to się nazywa piracka zatoka, ale wiem, że to wygląda dobrze. Ten wielki ocean wchodzi pod ziemię i mamy tu miejsce, które można przerobić na najwspanialszą bazę. Przejdzie wpływać łódką z wyprawy do takiego miejsca? Zamieniłbym jeszcze ten stone na dyrta, dodał trochę dripstone'a. O, i może trochę glowberries, dokładnie. I można byłoby stworzyć najbardziej magiczne miejsce ever. A ja osobiście wepchnąłbym tutaj port. A jaram się, to jest totalnie magiczne miejsce. Może jednak potrzebujecie trochę innego typu magii? W takim razie wystarczy zapamiętać te 8 cyfr. 3, 7, 0, 2, 1, 6, 8, 9. Bo jeśli je zapamiętacie, to już niczym nie musicie się martwić. Ponieważ od dzisiaj, za każdym razem, kiedy będziecie potrzebować najlepszego seeda na start, te 8 cyfr przyjdzie wam z pomocą. A to dlatego, że uwaga, uwaga, na samym spawnie mamy tyle rzeczy. Zaczynając od wioski, przez portal do Netheru, aż po mansion i podziemne domki, co? Tak, ci osadnicy znowu to zrobili. Ale ten postanowił zamieszkać w jeszcze dziwniejszym miejscu, bo nie dość, że podziemiał, to jeszcze dał się zabudować przez ścianę od mansion. Nie wiem, znaczy mi to wygląda na wielki komin, ale to podobno nie jest komin. Jak oni tu w ogóle mieszkają? Gość postanowił zamieszkać w ścianie posiadłości. I to nawet nie jeden. Jest jeszcze kolejny domek z tym samym problemem. Co ich sprowokowało do budowania domku w ścianie? I co tu robi latający gravel? O nie! Jest coraz dziwniej. Co jest? Niby tylko 8 cyfra, ile zabawy. To mansion w ogóle też jakieś dziwne. Niby pod ziemią, niby nad ziemią. Ja w ogóle nie wiem. Nie wnikam. Ten seed jest totalnie zepsuty. O, pamiętacie, jak kiedyś w tej serii pobijaliśmy rekordy świata? To czas pobić kolejny. Pomyślicie pewnie, jaki rekord może chować tak niewinny i normalnie wyglądający seed. I nie, nie jest to rekord w byciu normalnym seedem. Przenieśmy się więc 3000 kratek od spawna. I tak, oto przedstawiam wam najmniejsze badlancy. Że co? Ile to ma bloków, że co? Tak, no zgadza się. Pan generator świata bardzo chciał w tym miejscu czerwoną pustynię. Tyle, że jest tu już normalna pustynia i sawana, więc nie było tu zbytnio miejsca. Trzeba więc było iść na kompromisy i zrobić to na 20 kratek wielkości. Mniejsze już chyba być nie mogły. Ale i tak szacun nawet góry zmieścili. To się nazywa efektywne wykorzystanie przestrzeni. To samo można powiedzieć o Endzie, który znajduje się tutaj. I mimo tego gwarantuję wam, że ani ja, ani wy nigdy nie chcielibyście trafić na End tak jak ten. A dlaczego? Sprawa jest prosta. Bo wygląda on właśnie tak. Czy to jest normalne? Gdzie jest w ogóle ta wyspa? Halo? Według Dylana DC, czyli osoby, która znalazła tego seeda, normalna endowa wyspa ma zazwyczaj koło miliona bloków. A wiecie, ile ma ta? 30 tysięcy. Czyli nawet nie chcę się liczyć, ile razy mniej. Zamiast jednej dużej wyspy mamy ich kilka. I to niektóre w ogóle 100 kratek od tamtej. Nie chciałbym być w ciele osoby, która chce zabić smoka tutaj. Najbardziej zepsuty end ever. No koniec, tak nie powinno być. Hehe, co idzie ten żart, co nie? No koniec, bo to jest end. Dobra, nieważne. Zostawcie łapkę w górę, suba i dzwona. My widzimy się jutro, siema! Wow, ale jeśli chcesz jeszcze więcej seedów, to wbij na odcinek po prawej stronie. Bo był to ostatni film z tej serii. A teraz dobranoc.